Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia Joanna Jaks Czas zapomnienia. Tom pierwszy. O północy w Berlinie Czyta Jacek Rozenek. Rozdział pierwszy. Berlin 1947 To była wyjątkowo duszna noc. Od kilku dni przez Europę przelewała się fala koszmarnych upałów i większość mieszkańców tęsknym wzrokiem wpatrywała się w zamglone niebo. Czekali na deszcz. Lepkie powietrze zwiastowało nadejście burzy, która przyniosłaby orzeźwienie, ale z oddali słychać było jedynie niemrawe pomruki. Od czasu do czasu ciemność rozcinały błyskawice. Ale nic nie wskazywało na to, że nastąpi gwałtowna zmiana pogody i rychło dotrze do Berlina długo wyczekiwane ochłodzenie. Młoda kobieta, ubrana w zbyt obszerne spodnie od munduru polowego i czarną koszulkę, nie zwracała najmniejszej uwagi na aurę. Była przyzwyczajona do znacznie wyższych temperatur i, mimo dużej wilgotności powietrza, znosiła podobną pogodę dużo lepiej niż inni. Przypomniała sobie ostatnią zimę, kiedy do Berlin nawiedziła fala mrozów, przez co zginęło masę ludzi. Pamiętała dokładnie, jak wówczas marzła i chwilami odnosiła wrażenie, że chłód czuje na każdym centymetrze ciała. Gdyby mieszkańcy mieli wybór, woleliby chyba duszne noce od takich, kiedy w pomieszczeniach zamarzała w wiadrach woda. Dookoła panowały ciemności, bez mała Egipskie ale prądu brakowało nawet w domach. Więc nieoświetlone ulice nikogo nie dziwiły. Zwłaszcza, że większość latarni została zniszczona podczas bombardowania, podobnie jak wszystko inne w tym mieście. Dotarła do Kurfunszten trasę i skręciła w lewo. Po kilkunastu minutach znalazła się na właściwej ulicy Pariser Strasse w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg Wilmersdorf. Omiotła wąskim stopem światła latarki trzypiętrowy budynek. Zabite deskami otwory okienne świadczyły, że ktoś zdecydował się na zamieszkanie w tej na wpół zrujnowanej kamienicy. Drzwi wejściowe z wyraźnymi śladami po pociskach nie miały klamki i były niedomknięte. Obok nich na obłupanej ścianie ktoś przytwierdził powyginaną tabliczkę z numerem budynku. Zerknęła na nią... I odetchnęła. Trafiła pod właściwy adres. Przyszła tu, by spotkać się z człowiekiem, który miał jej przekazać jakieś bardzo ważne informacje. Czuła lęk, ponieważ znała tego mężczyznę bardzo słabo. Widziała go kilka razy w Kairze i zamieniła z nim zaledwie parę zdań. Nazywał się Alfred Klein i był lekarzem. Należał do znajomych jej wuja i to w jego domu go poznała. Ann Katrin Schneider musiała ukrywać swoją tożsamość, ponieważ nie była pewna, czy znajduje się w centralnym rejestrze zbrodniarzy wojennych i podejrzanych. Nie zamierzała jednak tego sprawdzać, mimo że w jej dokumentach widniały zupełnie inne dane. Obawiała się trudnych pytań ze strony pracujących w tej instytucji żołnierzy sił alianckich. Teraz nazywała się Karen Brenner i podzielała los większości Berlińczyków. Nie wiedziała jednak, czy może spać spokojnie, dlatego postanowiła dotrzeć do informacji o sobie w nieco inny sposób. Poznała pewną dziewczynę, zajmującą się poszukiwaniem osób zaginionych przy Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu. Karen często wpadała do niej na herbatę i umawiało się na mieście, by poplotkować o typowych damskich sprawach, i gdy uznała, że ich relacja zacieśniła się wystarczająco mocno, poprosiła ją o małą przysługę. Pewnego dnia, gdy siedziały w biurze Gizel, zwróciła się do koleżanki, starając się, by w jej głosie nie słychać było podenerwowania czy nadmiernej ciekawości. Słuchaj, Gizel, czy mogłabyś sprawdzić taką jedną moją znajomą ze szkoły? Wiesz, jak to dzisiaj jest. Wystarczy, że pracowała w niewłaściwym resorcie a już mogła trafić na czarną listę a ja nie chcę być ciągana przez aliantów tylko dlatego, że ją znałam jasne, że wiem jak to jest Brytyjczycy i amerykańscy żołnierze ciągle do nas przyłażą i dają codziennie nową listę a my mamy zgłaszać wszystkie informacje na temat takiej osoby westchnęła Gizel i zaciągnęła się papierosem – Mogłabyś ustalić, czy ktoś jej szuka? – zapytała niepewnie. – Jasne, podaj mi jej dane, sprawdzę na listach. Giselle puściła do niej oko. – Ann Katrin Schneider, urodzona w Kairze, 20 lipca 1920 roku, wydeklamowała. – Będziesz musiała poczekać, to może trochę potrwać, chyba że wpadniesz jutro rano. Nie chciałaby, by się domyśliła, jak bardzo jej na tym zależy. Nie ma pośpiechu, może być jutro. Machnęła ręką. Nazajutrz, gdy tylko skończyła pracę, udała się do Giselle. Ta była bardzo podekscytowana. Słuchaj, tej twojej przyjaciółki szuka brytyjski wywiad powiedziała szeptem. Spodziewałam się, że może mieć kłopoty odparła równie cicho Ann Katrin ale ktoś jeszcze o nią rozpytuje. Zamarła. Gdyby nie to, że odszukała swojego wuja i nie miał potrzeby, by zgłaszać się do MCK w celu jej odnalezienia, zapewne by o nim pomyślała. Serce zaczęło jej dudnić jako szalałe, ponieważ w tej sytuacji w grę wchodzili tylko dwaj mężczyźni i żadnego z nich nie chciała widzieć na oczy. Kto to taki? Zapytała ze ściśniętym gardłem dziewczyna zerknęła na świstek papieru i przeczytała. Jakiś Alfred Klein. Była kompletnie zaskoczona i wgapiała się w Gizel z otwartą buzią. W pewnej chwili jakby ocknęła się z osłupienia i powiedziała niby od niechcenia. To jej wuj. Słuchaj, a jak się z nim skontaktować? Myślisz, że może coś o niej wiedzieć, a nie przyszło mu do głowy, jak wielu innym, by nas poinformować? masz rację takich przypadków jest mnóstwo potem się okazuje że od dawna rodzina mieszka razem wydedukowała Gizelle właśnie pokiwała głową wdzięczna że jej koleżanka sama znalazła wyjaśnienie dla jej dociekliwości podał że pracuje jako lekarz w szpitalu Charité ale wiesz to jest radziecka strefa dam sobie radę zapewniła – Tylko uważaj na siebie, tam podobno można oberwać. – Nie martw się, mam legitymację prasową, nic mi nie zrobią – dodała. Jeszcze tego samego dnia odnalazła doktora Kleina w Shaite. Zobaczyła go, gdy szedł w białym kitlu i żywo rozmawiał z pielęgniarką, szczupłą blondyną o wyrazistych rysach twarzy i sporym biuście. – Przepraszam, doktorze – wtrąciła się An Katrin. Pielęgniarka otaksowała ją wzrokiem, a Klein zaczął nerwowo się rozglądać, po czym ze sztucznym uśmiechem powiedział do swojej towarzyszki – przepraszam, moja niesforna pacjentka przyszła. Podszedł do niej i szepnął – nie tutaj i nie teraz. Mieszkam przy Parisierstrasse 34, lokal numer 2. To w brytyjskiej strefie, niedaleko Kurfürstenstrasse. Tak wiem… Gdzie jest ta ulica? Niech pani posłucha. Spotkamy się u mnie dzisiaj w nocy około drugiej. Wiem, jak to brzmi, ale lepiej dla nas obojga, żeby nikt się nie dowiedział o naszym spotkaniu. Pomiędzy dwudziestą czwartą a szóstą rano wyłączają prąd na tej ulicy i na kilku sąsiednich, więc nikt pani nie zauważy. Proszę uważać, czy nikt pani nie śledzi. Czy da pani radę przemknąć niepostrzeżenie? Tak, jasne. Odparła zaskoczona jeszcze bardziej niż wtedy, gdy Giselle wymieniła nazwisko doktora. Proszę, to ważne. Jestem pani winien, prawdę. Będę czekał na panią. Może to pani ignorować, ale zależy mi na tym spotkaniu i przysięgam, nie zamierzam zrobić pani krzywdy. Ostatnie słowa powiedział wręcz desperacko. Po chwili. Bez pożegnania odszedł w kierunku bloku operacyjnego. Musiała sprawdzić o co chodzi. Przez ostatnie lata towarzyszyło jej tyle tajemnic i niewyjaśnionych spraw, że nie zamierzała przez resztę życia zastanawiać się, czego chciał od niej ten człowiek. W kompletnej ciemności dotarcie pod wskazany adres okazało się o wiele trudniejsze niż myślała nie mogła przez cały czas przyświecać sobie latarką, żeby nie zwrócić czyjejś uwagi. Co prawda od kilku miesięcy nie obowiązywała już godzina policyjna, ale wolała uniknąć spotkania z brytyjskim patrolem i z kimkolwiek innym. Gdy stanęła przed drzwiami mieszkania doktora, spostrzegła, że jedno ze skrzydeł jest niedomknięte. To była dość duża niefrasobliwość ze strony Kleina. Kradzieże, włamania czy napady, Stanowiły w tym mieście codzienność. Wynędzniała i sponiewierana ludność starała się przetrwać, i nawet najbardziej prawi niegdyś mieszkańcy miasta dopuszczali się przestępstw. Zdawali sobie także sprawę, że pozostaną bezkarni, bo policjantów było mało, i nie mieli zbyt wielkich możliwości, żeby ścigać tego typu przestępców. Stacjonujący zaś w brytyjskiej strefie okupacyjnej żołnierze obarczeni byli innymi, znacznie ważniejszymi obowiązkami. Przez uchylone drzwi wsunęła się do środka. W mieszkaniu panowała wręcz grobowa cisza. Weszła do środka i powiedziała dość głośno: Doktorze Klein, panie Alfredzie, jest pan tutaj? Jej pytanie pozostało bez odpowiedzi przeszła przez niewielki przedpokój i znalazła się w małym salonie. Zdezelowane kanapy oraz zniszczone meble nikogo nie dziwiły, ale to, co zobaczyła w mieszkaniu doktora, ją przeraziło. Na podłodze leżały powyrzucane z szafek i komut rzeczy, a tapicerki na otomanie i stojącym obok fotelu były pocięte i porozrywane. Wybebeszono z nich włosie, które walało się po całym pokoju. Weszła do kolejnego pomieszczenia i zastopowało ją z dwóch powodów. Po pierwsze, klepki podłogowe zostały powyrywane i rozrzucone bezwładnie. A po drugie, mężczyzna leżący na wąskim łóżku z metalowym węzgłowiem był najprawdopodobniej martwy. Zakrwawiona koszulka i mocno pokiereszowane ciało mówiły same za siebie. Zatem ktoś musiał maltretować doktora. Zanim dobił go strzałami w serce, twarz mężczyzny była opuchnięta, a koło nosa i ust zobaczyła zakrzepłą krew. Ktoś wyrwał mu kilka paznokci i chyba połamał palce, ponieważ były nienaturalnie powykrzywiane. Oprawca zdemontował podłogę, jednak znajdująca się naprzeciwko okna szafa bez jednego skrzydła i drzwi, i stojąca przy łóżku nieco obłupana biała komoda w stylu Ludwika XVI, były nietknięte. Być może sprawca napaści został spłoszony i nie zdążył wybebeszyć kolejnych mebli. Ann Katrin była w szoku, bo przecież nie dalej jak dziesięć godzin temu rozmawiała z Kleinem na szpitalnym korytarzu. Zgasiła na chwilę latarkę, oparła się rękami o komodę i zaczęła łapczywie oddychać od razu przypomniała sobie dzień kiedy znalazła dogorywającego i okrutnie pobitego ojca jedyne co mogła wtedy zrobić to być przy nim do dopóki nie przyjedzie lekarz nie pozwalała mu mówić ale nie posłuchał jej do dzisiaj traktowała jego ostatnie słowa jak swoisty testament ponieważ zanim przyszła pomoc jej tata skonał nie od razu opuściła to koszmarne miejsce Musiała sprawdzić, czy Klein nie daje żadnych oznak życia. Włączyła z powrotem latarkę i nachyliła się nad mężczyzną. Dotknęła jego szyi, ale nie wyczuła pulsu. Ciało doktora zaczynało sztywnieć, więc na jakąkolwiek pomoc było już zdecydowanie za późno. Poświeciła na swoją dłoń. Była zabrudzona krwią. Zemdliło ją, a po chwili dotarło do niej, że powinna jak najszybciej stąd uciekać. Nie tylko z uwagi na to, iż sprawca mógł się ukryć w pobliżu i zaatakować również ją, ale nie mogła również być wmieszana w taką sprawę. Nie planowała nikogo powiadamiać o tej zbrodni, ponieważ nie chciała stać się języczkiem uwagi. Nie wiedziała, jak wytłumaczyłaby śledczym, co robiła w mieszkaniu Denata o tej porze. Nie życzyła sobie, by ktokolwiek ją z nim powiązał, a potem oskarżył o zbrodnie, której nie popełniła, albo o współudział. Jak kiedyś. I tak miała wystarczająco dużo kłopotów. Wybiegła do przedpokoju, a potem na klatkę schodową. Nie zważała ani na skrzypienie drzwi, ani na dźwięki dobiegające z mieszkania na końcu korytarza. Wyszła z budynku i szybkim krokiem ruszyła w stronę swojego mieszkania, o ile Nore, w której znalazła miejsce do życia, można było nazwać tym mianem. Gdzieś w oddali. Usłyszała warkot samochodu, a potem zobaczyła światła. Czymychnęła za sterte gruzu, którego jeszcze nie zdążono wywieść, i poczekała, aż auto przejedzie. Na szczęście zaraz potem pojazd skręcił w sąsiednią przecznicę. Była spocona jak mysz. I minęło dobrych kilka minut, zanim wyszła z rumowiska. Musiała się uspokoić. I poukładać sobie w głowie pewne sprawy, a przede wszystkim zastanowić się, czy do morderstwa przy Palaisierstrasse doszło dlatego, że postanowiła przyjść tutaj i porozmawiać z Kleinem, czy po prostu miała pecha. Nie mogło być mowy o zwykłym włamaniu i próbie ograbienia doktora. Złodziej nie zadałby sobie trudu, by odrywać klepki podłogowe. Oprawca najwyraźniej szukał konkretnej rzeczy, ale nie miała pojęcia czego. W tej chwili było to zresztą dla niej najmniej ważne. Nie wiedziała także, czego mógł chcieć od niej Alfred Klein i co takiego zamierzał jej powiedzieć. Zadał sobie jednak trud, by szukać jej przez MCK, a teraz, kiedy się przed nim ujawniła, zginął. W pierwszej chwili chciał pojechać do wuja Hermana Dagerharda. I porozmawiać z nim o w końcu musieli dobrze się znać, skoro doktor był częstym gościem w jego domu. Ale coś jej w tym wszystkim nie grało. Wuj wiedział, że Ann Katrin mieszkała w Berlinie i pracowała w Dinoje Zeitung. Więc dlaczego Klein nie zapytał o nią w redakcji? Nie wiedział, że Dagenhartowie przenieśli się do Europy? A może istniało coś, o czym jej wuj nigdy nie powinien się dowiedzieć? Przypomniała sobie ostatnie słowa ojca, by nikomu nie ufała. Nie dodał co prawda, że dotyczyło to także najlepszego przyjaciela i dziadka, józefa, który powierzył hermanowi opiekę nad swoją rodziną, ale wolała dmuchać na zimne. Już raz zlekceważyła ostrzeżenie taty i bardzo źle na tym wyszła. Dotarła do siebie godzinę później. Weszła do pomieszczenia piwnicznego, w którym się urządziła i zapaliła lampę naftową, bo w tej okolicy także była przerwa w dostawie prądu. Nie chciała siedzieć w ciemności, bo się obawiała, że wszędzie będzie jej majaczyła zmasakrowana twarz doktora Kleina. Znowu zaczęła się zastanawiać, dlaczego doktor zginął akurat tej nocy. Nikomu nie mówiła, że zamierza się z nim spotkać. Czy to okrutny zbieg okoliczności? Czy może ktoś śledził Kleina? Albo... Rozdział drugi. Berlin 1947. Łomotanie do drzwi wyrwało Erika Webera z drzemki. Ktoś, kto postanowił go obudzić, nie musiał robić rumoru na cały dom. Od kilku lat Weber sypiał bardzo kiepsko i najmniejszy hałas sprawiał, że zrywał się na równe nogi. Podszedł do drzwi i zapytał: Kto tam? Sierżant Bradley, komisarzu. Kapitan Eger wzywa pana do siebie. Usłyszał głos podkomendnego Jakoba Egera. Westchnął i otworzył drzwi. Wejdź, muszę się ubrać. A dlaczego go tak przycisnęło? Jest dopiero piąta rano, a ja nie mam służby. Miller znowu wylądował w szpitalu. Kapitan zaczyna się zastanawiać, czy Hans w ogóle nadaje się do służby, poinformował Bradley. A z czego będzie żył, jeśli Eger go wywali? Biedny Hans, odparł Erik. Poszukał spodni, założył koszulę i obmył twarz w misce. Na nie miał już czasu. Musiał się stawić przed Egerem najszybciej, jak to możliwe. Co prawda kapitan i tak traktował go jak śmiecia, ale nie chciał dawać mu pretekstu do wygłoszenia nadętych tez, że teraz Niemcy powinni wykonywać tylko proste czynności, a nie zajmować się poważnymi sprawami, ponieważ nie mają do tego prawa. Chwycił jeszcze kawałek chleba kupionego za bony i pomaszerował za Bradleyem. Na szczęście ten przyjechał samochodem i dość szybko znaleźli się w siedzibie policji przy Friesenstrasse. Jacob Eger był niemieckim Żydem, który uciekł przed faszystowskim reżimem do Wielkiej Brytanii jeszcze przed nocą kryształową i nienawidził swoich rodaków z całego serca. Jego również. Erik zaczynał żałować, że opuścił amerykańską strefę. Uważał, że Brytyjczycy potraktują go łagodniej, ale pomylił się bardzo. W każdym razie, co do Egera, zdecydował się na ten krok, ponieważ uznał, że został poniżony przez sąd, który miał co prawda w swoim składzie samych Niemców, ale działali oni wedle wytycznych amerykańskich zwierzchników. Najbardziej był zdziwiony, że w ogóle musiał się stawić przed Szpruch Kamern, czyli przed Izbą orzekającą w sądzie do spraw denazyfikacji. Przed wojną i w czasie jej trwania pracował w policji kryminalnej i zajmował się zabójstwami. Nie chodziło o zbrodnie wojenne czy morderstwa polityczne na zlecenie Gestapo czy SS, ale o te, które z całym nazistowskim reżimem nie miały nic wspólnego. Jego adwokat zapewnił go, że to tylko formalność, a otrzymany dokument zwany prześmiewczo Persilem od nazwy proszku do prania produkowanego przez Henkla, pozwoli mu na zatrudnienie w policji i wykonywanie zawodu zgodnego z jego doświadczeniem. Tak, tak, ten Persil czyścił przeszłość i wybielał obywatela. Zapewne stąd wzięła się potoczna nazwa wyroku Izby Orzekającej. Zarówno oskarżyciele, jak i sędziowie przez wielu Niemców zostali okrzyknięci zdrajcami. Ale jego adwokat tłumaczył mu. Im szybciej się z tym uporamy, tym lepiej. Fałszywki deklaracji ideologicznej nic nie dają. Amerykanie wiedzą swoje i mają w dupie nawet ich prawdziwe fragebogen. Oni tu rządzą. Kapitulacja była bezwarunkowa, a naszym zadaniem jest jak najszybsze zamknięcie tego rozdziału. Mecenasie, czekałem prawie rok na sprawę, jęknął Erik. A do tego czasu jedyne zajęcie, na które mogłem liczyć, to praca przy odgrozowywaniu miasta, gdy tymczasem w policji czy w innych służbach brakowało ludzi. Na rozprawę w samym Berlinie czeka jeszcze prawie sto tysięcy osób. My też musieliśmy przejść weryfikację, zanim pozwolono nam wrócić do zawodu, więc szeregi prawników zostały mocno przetrzebione. Dlatego to tyle trwa. Jednak wyznaczono już termin, więc niebawem zostanie pan oczyszczony. Nie zalicza się pan żadną miarą do pierwszej kategorii, a tylko ci pójdą siedzieć na długie lata, albo zostaną ukarani śmiercią. Podobnie jak adwokat, on także liczył na szybkie zakończenie sprawy. Wiedział, że nie dostanie pierwszej kategorii, ponieważ nie był zbrodniarzem wojennym, ale nie interesowała go żadna inna grupa niż piąta. Te pośrednie pozwalały uniknąć więzienia czy stryczka, ale uniemożliwiały podjęcie pracy policjanta czy sędziego. Wylądowałby wówczas w jakiejś fabryce i nigdy nie powróciłby do zawodu. Na szczęście wszystko poszło po jego myśli, ale tłumaczenie się z pewnych spraw stanowiło dla niego nieprzyjemne przeżycie. Był świetnym detektywem i miał na swoim koncie zatrzymanie słynnego na cały kraj seryjnego mordercy kobiet, którego podniecało katowanie swoich ofiar i tylko wówczas osiągał spełnienie. Tylko kogo to obchodziło? Erik Weber należał do tych osób, które uważały, że zostały potraktowane zbyt surowo. Zresztą większość mieszkańców Niemiec była szczerze zdziwiona obrotem spraw. Jakby nie mieli pojęcia, co się działo. Nawet ci, którzy korzystali z pracy robotników przymusowych, sprawiali wrażenie ludzi, którym się taka pomoc od państwa należała. Sędzia zapytał dlaczego należał do NSDAP. Gdybym nie wstąpił do partii, nigdy bym nie awansował. Byłbym podejrzanym elementem, musiałem w związku z tym, Wypełnić deklarację bezwarunkowego posłuszeństwa powiedział zgodnie z prawdą. A zatem pana przynależność wynikała z przyczyn czysto koniunkturalnych i nie obchodziło pana, co robili przywódcy partii? zapytał sędzia. Był starszym mężczyzną o siwej brodzie i zmęczonym wyrazie twarzy. A czy wielkich tego świata interesowało, co robiło NSDAP, gdy siadali z nimi przez lata przy jednym stole? Wysoki Sąd uważa, że miałem jakikolwiek wpływ na to, co działo się w naszym kraju. Miałem w pojedynkę zmieniać świat? Proszę odpowiedzieć. Mężczyzna ziewnął, niespecjalnie się z tym kryjąc. Akceptowałem to, bo nie miałem wyjścia, syknął. Zawsze jest jakieś wyjście, mruknął. Wysoki Sąd doskonale wie, że nie zawsze odparł Eric. Trwało to ponad dwie godziny. Pytano go, czy kogoś zamordował lub prześladował, przyznał, że kiedyś zastrzelił człowieka, mordercę, który udusił własnego ojca, a na niego rzucił się z nożem. Do tej pory miał na twarzy paskudną bliznę. Przez wiele miesięcy nie mógł do tego przewyknąć i wydawało mu się, że każde patrzy na niego z obrzydzeniem. Potem zeznawali świadkowie, którzy zgodnie twierdzili, że Erik Weber był dobrym detektywem i nie zajmował się polityką, tylko robił swoje. Gdy tylko otrzymał kwit z informacją, że został zakwalifikowany do piątej grupy, czyli nieobciążonych i uwolnionych z zarzutów, udał się do Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec przy Els i poprosił o rozmowę z jakimś brytyjskim decydentem. Nie chciał mieć nic wspólnego z Amerykanami, ponieważ obwiniał ich, za to poniżające wystąpienie przed sądem. Wierzył, że Brytyjczycy nie poślą go do diabła. W końcu miał ku temu najlepszą przepustkę. Był entlastete, czyli uniewinniony. Oficer dyżurny skierował go do majora Conora Evansa. Kiedy wszedł do pokoju, w którym rezydował ów człowiek, od razu poczuł przed Evansem respekt. Był to postawny mężczyzna o krótko przestrzeżonych ciemnych włosach i dość łagodnych rysach twarzy. Jednak gdy marszczył brwi albo zaciągał się papierosem, sprawiał wrażenie człowieka zimnego i bez skrupułów. Popatrzył na kwit z izby denazyfikacyjnej i zapytał. Dlaczego nie poszedł pan z tym do kogoś od amerykańskiej strefy? Zapewne otrzymałby pan posadę w którymś z komisariatów na ich terenie. Nie chciał skarżyć się na Amerykanów, zwłaszcza brytyjskiemu oficerowi, dlatego powiedział. Znam terewiry Berlina jak własną kieszeń i uważam, że przydałbym się w nowej policji. Nawet nie skłamał, rzeczywiście doskonale poruszał się po dzielnicach oddanych pod zarząd Brytyjczykom. Ewans spojrzał na niego i odparł. Ale wiesz, że to już jest zupełnie inna kieszeń mająże przestępstwa pospolite i morderstwa nie mające nic wspólnego ze zbrodniami wojennymi zdarzają się wszędzie i bez względu na sytuację polityczną nawet w takim reżimie jak trzecia rzesza czy powojenna bieta. dobrze poproszę amerykanów o udostępnienie mi twoich akt jeśli uznam że wyrok był sprawiedliwy odeślę cię do kapitana egera on trzyma teraz pieczę nad komendą główną. Myślę, że nie odprawi cię z kwitkiem. Brakuje mu ludzi, a ja wystawię ci pozytywną rekomendację. No! Chyba, że znajdę coś takiego w twoich papierach, co mi na to nie pozwoli. Polubił Ewansa. A przede wszystkim był mu wdzięczny za pomoc w uzyskaniu tej pracy. Nie miał złudzeń. Persil. Nic majora nie obchodził. Jak większość Brytyjczyków, zapewne nie wierzył w uczciwość niemieckich sędziów, którzy musieli ukarać swoich rodaków za współpracę z nazistowskim reżimem. Mimo, że w jego aktach widniało jak wół, że należał do NSDAP, major przymknął na to oko. Za pierwszą wypłatę kupił mu koniak. Ewans pewnie wolałby whisky, ale ta była dla Erika nieosiągalna. Oczywiście i ten prezent kosztował fortunę, bo mógł go nabyć jedynie na czarnym rynku. Konor bardzo się zdziwił. Był przekonany, że wszyscy Niemcy nienawidzą kupantów i prędzej podaliby brytyjskiemu oficerowi cyjanek, aniżeli dobry alkohol. Posłuchaj, wielu z nas nadal uważa was za diabłów cielonych. Ja jestem bardziej wyrozumiały. Mam więc nadzieję, że razem Opróżnijmy tę wspaniałą buteleczkę.